Na sportowe emocje przy programie zaprasza jego sponsor Orlen. Tia, pierwsze pytanie. Jaki jest, ile wynosi rekord Polski w biegu na 60 metrów przez płotki kobiet? 7,77. Pani Zofia Filip Bielczyk. Dokładnie. Miło, że odpowiedziałaś, kto jest jeszcze autorką. Niestety za to dodatkowy punktów nie przyznajemy, ale pani Zofia na pewno jest z tego dumna. Drugie pytanie. Podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio w jednej konkurencji lekkoatletycznej zdobyliśmy 2 medale. Co to za konkurencja? Rzut młotem. Rzut młotem, dokładnie. Pamiętasz, kto je zdobył? Tak. Wojtek Nowicki złoto, Paweł Fajdek brąz, Janita Wodarczyk złoto i Malwina Kofan brąz. Dokładnie tak. Jest. Zdobyłaś złoto mistrzostw Europy, którego będziesz bronić zresztą w czerwcu. Ale ciekaw jestem, czy oglądasz się za siebie. Moje pytanie brzmi, kto wtedy stał z tobą na podium? Luca Kozak i Rita Dzikambundzi. Dokładnie tak. W którym roku i w jakim mieście zdobyłaś swój pierwszy medal imprezy międzynarodowej? Imprezy międzynarodowej? Tak. To w 2019 roku na Mistrzostwach Europy Juniorów w Boras. Dokładnie tak. Anita Wodarczyk jest trzecim polskim lekkoatletą, który ma na koncie minimum 3 złote medale. Mhm. Wymień pozostałą dwójkę. Robert Korzeniowski, prawda? Ale... pani Irena Szczelińska? Dokładnie tak. Ile medali zdobyli Polacy podczas ubiegłorocznych lekkoatletycznych mistrzostw świata w Budapeszcie? Wydaje mi się, że 2. Na pewno Natalia Kaczmarek i Wojtek Nowicki. Tak, 2. Mhm, dokładnie. No i na razie 6-6. Oto lekkoatletyka. Teraz przechodzimy do serii pytań ogólnych, więc może tutaj będzie skucha, bo chyba ci coś za łatwe dałem. Który klub ma na swoim koncie najwięcej tytułów mistrza Polski w piłce nożnej? Nie no, mogę strzelać w Legię Warszawa, ale nie wiem. No to całe szczęście, że trafiłaś dobrze, znajdujemy się na terenie warszawskiego AWF-u, więc może wyjdziemy stąd cało, co? Jaki jest ulubiony tytuł, ulubiony wielkoszlemowy turniej Igi Świątek? Wiem. Znaczy, tak mi się wydaje, że wiem. Jak to się nazywa? Roland Garros? Tak. Dokładnie. Wiedziałam, że to, mogę ci podpowiedzieć, że ma 2 nazwy jeszcze. French Open, no to jest oczywiście to samo. Okej. Wymień 2 siatkarzy, którzy na ubiegłorocznych mistrzostwach Europy pokonali w finale Włochów. Kto wtedy zagrał 2 siatkarzy? O nie, no kurwa, ja nie oglądałam. Nie, no nie wiem, kto tam mógł grać wtedy. To ja wolę zrobić pas. Dobra, pas, okej. Okay. Czyli jedna skucha. Ile indywidualnych mistrzostw świata na żużlu ma Bartosz Zmarzlik? Też będę, ja strzelam, no nie wiem ile. 7? Prawie do tego dąży, ma na razie 4. Ach, chciałam powiedzieć 5 na początku. Dobrze, tutaj ci mogę powiedzieć, że wymień wszystkich Polaków, którzy mieli okazję występować w Formule 1. Robert Kubica? Nie? Nie? Tak! Tak, i to tyle, co wiem. I to jest bardzo dobra odpowiedź, bo tak? Żadnego innego Polaka jak na razie nie było. Okej. Wymień 3 kluby, w których w trakcie kariery zagrał Robert Lewandowski. On jest teraz w FC Barcelonie. Tak. Był w Bayern Monachium. Mhm. I był w Borussii Dortmund. Dokładnie tak. Mamy to. Nie było tak źle. Za sportowe emocje przy programie dziękuję jego sponsor Orlen.